Hej kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj u nas jest trochę ładniejsza pogoda, jest przede wszystkim cieplej i aż tak bardzo nie wieje, tak jak wczoraj. Wczoraj było katastrofalnie. U nas może nie było tak źle, ale okolica Białegostoku, Wojtek już czytał, wiem, że komuś zerwało nawet panele fotowoltaiczne z dachu, nie mówiąc o poprzewracanych garażach metalowych i tego typu sprawach, więc u nas nie było źle. No ale dzisiaj ogólnie jest ładniejsza pogoda. Będziemy się powoli hartować, czyli tak, no tak stopniowo będziemy już wychodzić na dwór. Przy okazji dzisiaj troszeczkę coś porobimy. Tak trochę, delikatnie. No mówię, tak postaramy się już trochę zahartowywać, no bo wiadomo, same siedzenie w domu to też nic nie daje, a kurczę, jest tyle pracy. A niestety zostanę później z większością sama, więc będę musiała jednak wykorzystać Wojtka ile się da. No dzisiaj zaczniemy od rozgrzebywania kretowisk. No bo patrzcie, po prostu to jest porażka, co mi te krety narobiły. I to w ostatnim czasie w ogóle się jeszcze więcej tego narobiło. I wyczytałam, nie wiem czy to będzie dobry patent, no ale wyczytałam. I u ludzi się ponoć sprawdza. Jak powstaje nowe kretowisko, trzeba znaleźć tam, rozgrzebać to, znaleźć dziurę, no i włożyć trochę sierści kota albo psa. Że Daffy akurat dostarcza dużo sierści po czesaniu, to można po drugiego psa zrobić z tego. Więc akurat sierści mam bardzo dużo i właśnie tak będziemy robić, więc zaraz Wojtek szuka grabi, porozgrabiamy te kretowiska i jak tylko zobaczył jakieś nowe, to po prostu będę tam upychała sierść Daffy'ego. Ale to jeszcze nic, oprócz tych kretowisk mamy jeszcze tutaj, widziałam, są takie dziury w ziemi i to już może być nornica na przykład, albo jeszcze jakieś gorsze stworzenie. Teraz jest trochę to przykryte śniegiem i jakoś nie mogę znaleźć, ale jak tylko znajdę i zobaczę, to od razu też będę wkładała tą sierść. No po prostu chyba zwierzęta, takie gryzonie, nie za bardzo lubią domowe zwierzaki, psy, koty. No, jeżeli ktoś ma kota, to ma problem głównie z głowy. No my nie mamy. Daffy jest chyba za mały i krety, a nie nic innego się nie boją po prostu. No coś, mają to gdzieś. No ale mówię, może się uda tym sposobem. Jak nie, no to po prostu będziemy coś kupować na necie. Jakieś odstraszacze czy coś. Zaraz, będziemy działać. Mamy nawet jeszcze trochę śniegu, ale tak naprawdę tylko trochę. To już ostatki takie. No widzę, Wojtek prawie gotowy. Aha, już wiem. Tak poszedł szukać grabie, że okazało się, że... Co tam robisz, Wojciechu? Szukasz grabie przy swojej fotowoltaice, tak? Aha. No i ile naprodukowałeś? Dużo. Tutaj zaczynasz? Tak. No to tak, żeby nie było, chłop do roboty. To nic, aby tylko trochę, bo widać, że muszę wiedzieć po prostu, że to jest jakaś stara kubka. Ale co, no nie jest przymarznięte. Nie, to nie jest przymarznięte. To jest super git, SO, będzie się, da się rozgrabić. Dobra, tam rozgrab tak po prostu trochę, żeby to wyglądało na rozgrabione. No. Żebym wiedziała, że to nie jest po prostu to. Aha, dalej. Tak. Oj, tego trochę. Tak z góry. To przecież ja nie muszę tego robić. Tylko, że zobaczcie, no. Mamy tego tyle. Jeszcze z tej strony jest to samo. Po prostu no masakra. Nawet tu, no kurczę, praktycznie na kostce. No, no ale cóż. Oj. My gosh, ile tu będzie pracy w ogóle. Dobrze, że te kretowiska nie są zbytnio zmarznięte, no ale no właśnie nie są i dlatego kreta nie przeszkadza, żeby dalej tutaj ryć. Mam nadzieję, że to pomoże. Zobaczcie, ile będziemy mieć pracy. Właściwie to chyba ja najwięcej.
tutaj wszystko, no cóż, było pryskane, ale jednak się zaniedbało. Kamyki też były kiedyś piękne, ale to było kiedyś. No, tu nawet, kurczę, nawet te krzaki były takie fajne, takie tuje, tuja teddy, chyba tak to się nazywało. Fajne były, fajny kształt, no ale teraz jakieś takie dziwne. No tutaj ogólnie, nie, no niby trochę widać, że są dwa kolory kamyków. Szukam już informacji w internecie, jak je poobczyszczać. Zobaczcie, co się stało. Dużo też mamy, tutaj była ta czarna folia, ale nie dała zbyt wiele, jeżeli chodzi o popodnoszenie, na przykład właśnie przerastanie tych perzu i w ogóle tych roślin. Wszystko to trzeba będzie i tak usuwać. Dam kartony pod spód, chyba damy siatkę, no bo jak widać kret też sobie tutaj dobrze radzi. Może w tym miejscu aż tego nie widać, ale tam było takie podkopane właśnie. Więc pracy będzie sporo. No tutaj jeszcze jakiś śnieg ku zdziwieniu. No, niektóre tu je już pousychały. Tam też powypadały. No będzie tego, będzie, no ale nie ma co się dziwić, bo właściwie tak, no nie było nas tutaj 5 lat. Moja mama czy tam siostra dbały, o ile miały na to czas. No widać, nie za dużo tego czasu miały. No tato pryskał, no ale wiadomo, jednak no każdy rozporządza tym czasem, żeby każdemu starczyło, tak, i nikt nie będzie robił mojej roboty. Więc mamy trochę zaległości. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zaniesiemy trochę kartonów na ogród, powykładamy i zobaczymy, co tam jeszcze w ogóle tutaj mamy i co można będzie jakoś tam robić na dniach, o ile nam pogoda na to pozwoli. No właściwie tak, aby mega nie wiało i nie padało, to nie będzie źle. Wojtek już kończy, także zobaczymy, jak to będzie, czy przechytrzymy kreta. I co wytłumacz, Wojciechu, coś produkujemy dzisiaj? Tak, produkujemy 1,14 kWh na kilowata, czyli w ciągu godziny naprodukujemy tym tempem 1 kWh i 16 setnych. I na co to nam wystarczy? Na pranie? O tutaj nie, takie bieżące zużycie to jest około 300-400 W na godzinę u nas w domu. To jest 3 razy mniej zużywamy, niż teraz produkujemy. No to chyba nieźle, bo pogoda jest piękna. No dzisiaj... Słońce. Było słońce z rana, więc nie jest źle teraz. Jak my wyszliśmy, to słońce się schowało. No tak nas lubi pogoda. No ale co zrobić? Dzisiaj od rana mamy naprodukowane 9,4 kWh. No to już prawie na cały dzień jest prądu, nie? Na całą dobę. No, to chyba całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że jest styczeń, zima, nie? 15 stycznia. No, połowa stycznia. Połowa stycznia. No i nie ma słońca bardzo. No nie. No nie, wręcz bym powiedziała, że są czarne chmury. No ale deszczowe. Idziemy jeszcze, trochę pozwiedzamy. O, co tutaj mam ciekawego? No tak, posychnięte tuje, co prawda. Ale mamy tutaj klinkier, który został nam z ogrodzenia i to pójdzie na piecyk, który będzie postawiony na zewnątrz. To będzie zrobiona taka wędzarnia mała i tam będzie grill, palenisko, żeby można było sobie drzewem na dworze, powiedzmy, gotować. No tak, prawda jest taka, że u nas w domu kuchnia jest taka przestrzenna, wszystko to jest połączone ze sobą. Jak na przykład gotuję kapustę, to wiecie, jak pachnie kapustą w domu. Na cały dom. No pachnie. Zobacz, ile masz palet. No tak, palet mam dużo. Tylko teraz zobaczymy. Weź tu dojdź, matko jedyna, ile tu pracy będzie. Wszystko to takie zapuszczone. Nasz stół. Palet mamy sporo, ale czy z tych palet da się zrobić Wojciechu? Kasi, one nie są zgnite. Tam tak? Gdzieś 8-7 palet będzie dobrych, tak? No, czyli na kompostownik wystarczy. Będziemy robić kompostownik. Docelowo kompostownik będzie w rogu, tam przy siatce za choinkami. Więc będziemy jednak robić ten kompostownik. No ale tak na razie nie chcę jeszcze Wojtka ganiać po nadworze, bo znowu mi zachoruje i nie będzie pożytku. No. Tak. No. Trzeba dbać. Tak. Dzisiaj będzie grzaniec.
Nie ma co. No trochę się pohartujemy, ale zimno jest troszeczkę, więc będziemy pić pewnie grzańca wieczorem, tylko cicho. No to takie nielegalne. Bo grzańca bezalkoholowego tak, może będziemy pić. Faktycznie, to... grzańc będzie bezalkoholowy. Tak. Wojciechu, potrzymaj proszę, ja tutaj zamknę siatkę, żeby Dafi nie biegał. No zamykaj. Tak, siatka też jest zajebista w ogóle. No, wszystko prowizorka. Prowizorka. No. Taka brama automatyczna. Bardzo. No tutaj Dafi na pewno nie wejdzie, zobacz. O. Nie, ja już mam to opracowane. No. Nie wejdzie, bo nie wchodzi. To co, nagrzejemy się i pojedziemy pewnie po drzewo. Tak. Zobaczymy, ja zobaczę tylko teraz, bo słońce się przebija przez chmury, jak to wpływa na produkcję. Dobra, ja idę. O nie, słabo, 630 W. No. Aha.